Paderewskiego Flesza. Znajdujemy się w filii numer 13 przy ulicy Paderewskiego 56, do której Państwa serdecznie zapraszam. Dzisiaj chciałabym Państwu polecić wendyjską winnicę. To cykl trzytomowy powieści Zofii Mąkosy, który stanowi jej literacki debiut. Akcja powieści rozgrywa się w latach 30. XX wieku na pograniczu polsko-niemieckim. Wieś Chwalim, w której mieszka Marta i jej córka Matylda, do drugiego rozbioru należała do terytorium Polski. Od 1919 roku przeszła pod władanie Niemiec. Natomiast po 1945 znowu wróciła do Polski jako tak zwana ziemia odzyskana. To tu właśnie żyją ostatni potomkowie Wendów. Słowian, którzy przywędrowali na tę ziemię ponad 200 lat temu. Życie rodziny Marty toczy się według pór roku, które wyznaczają rytm prac w gospodarstwie odziedziczonym po przodkach. Wydawać by się mogło, że życie na prowincji jest niezmienne i wielka polityka oraz ideologia faszystowska jej nie dotyczy. Niestety, zbliżająca się wojna nie ominie mieszkańców Chwalima oraz rodziny Marty. Trudna historia czasów wojny i tych powojennych lat, opowiedziana losami ludzi żyjących na pograniczu. Autorka urodzona i wychowana w tych terenach bardzo umiejętnie łączy fakty historyczne i fikcję literacką, opisując sytuację Niemców, Polaków, autochtonów, poszukujących własnej tożsamości. Miłość, rodzina, przyjaźń, a wszystko okraszone sporą dawką historii, która tylko podnosi wartość tej powieści. Cierpkie grona, winne miasto oraz Dolina Nadziei. Polecam.